Bolesława urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Jej ojciec był rzemieślnikiem. Po niej w rodzinie przyszło na świat jeszcze 7 dzieci. Atmosfera domu, w którym się wychowała, przepojona była głęboką i prawdziwą religijnością, a Bolesława od dziecka kochała Boga i miała dar modlitwy. W roku 1880 ukończyła ze złotym medalem gimnazjum w Łowiczu. Tam też miała okazję poznać problemy religijne, narodowe i społeczne swojej epoki, co miało duże znaczenie dla jej duchowej formacji. Przez 2 lata uczyła się w Warszawie zawodu krawcowej, po czym otworzyła w Łowiczu własny zakład krawiecki, wykazując dużo inicjatywy, przedsiębiorczości i talentu organizacyjnego. Wkrótce zlikwidowała swoją pracownię i mając 22 lata, razem z siostrą Stanisławą, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie. Jako postulantka wyróżniała się darem modlitwy, skupienia oraz wierności obowiązkom. Po złożeniu pierwszej profesji była wychowawczynią dziewcząt w internacie zgromadzenia i instruktorką krawiectwa. Uczyła też w szkołach podstawowych. Ujawnił się wtedy jej talent organizacyjny. Nie będąc pewna swego powołania, nie złożyła profesji wiecznej. W roku 1893 opuściła zgromadzenie. Rok później nagła śmierć ojca postawiła przed nią zadanie zapewnienia bytu matce i młodszemu rodzeństwu. Cała rodzina zamieszkała w Warszawie. Tu Bolesława odznaczała się szczególną wrażliwością na ludzką biedę. Rozwinęła działalność charytatywną wśród ubogich i bezdomnych. Prowadziła dom noclegowy na Pradze. Ojciec Honorat Koźmiński, jej duchowy przewodnik, polecił, aby objęła stanowisko przełożonej świeckiego trzeciego zakonu świętego Franciszka przy jednej z warszawskich parafii. Przeżywając boleśnie rozdarcie jedności Kościoła przez podziały chrześcijan, dostrzegła w sobie powołanie do pracy nad zjednoczeniem Kościoła przez troskę o braci odłączonych. W roku 1903 poszła za radą ojca Honorata i wyjechała razem z 2 ochotniczkami do Mohylewa nad Dnieprem, aby zająć się tam katolickim wychowaniem młodzieży. W 1905 roku wszystkie 3 rozpoczęły nowicjat zakonny. Z pomocą jezuity ojca Józefa Wiercińskiego, Bolesława Lament napisała konstytucję nowego zgromadzenia zakonnego, sióstr misjonarek świętej rodziny, którego celem było wspieranie zjednoczenia chrześcijan na wschodzie z kościołem katolickim i umacnianie wiary. Służyła gorliwie tej sprawie, przyczyniając się do wzajemnego zbliżenia katolików i prawosławnych. W roku 1906 wraz ze swymi 2 towarzyszkami Bolesława Lament złożyła pierwsze śluby zakonne, a w rok później siostry przeniosły się do Petersburga, gdzie rozwinęły działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. W roku 1913 wszystkie 3 złożyły wieczyste śluby. W tym samym roku założyły internat dla młodzieży żeńskiej. Stawiając siostrom i sobie świętą rodzinę jako wzór, Bolesława naśladowała ją w ubóstwie, umiłowaniu pracy, wytrwałości i delikatności. W jej duchowości uderza wierność woli Bożej, postawa wstawiennicza i wynagradzająca. Po wybuchu rewolucji październikowej zgromadzenie nie mogło prowadzić swojej działalności. Za naukę religii więziono siostry, jedna z nich została wysłana na Syberię. Mężnie znosiły prześladowania i głód. Pozbawione domu i środków do życia, w roku 1921 wróciły do Polski. W rok później w Chełmie na Pomorzu siostry otoczyły opieką młode repatriantki z Rosji. Po raz pierwszy włożyły wówczas habity. Siostra Bolesława z wielkim oddaniem organizowała życie i struktury nowego zakonu. W roku 1935 zrzekła się urzędu przełożonej generalnej zgromadzenia. Decyzją nowej przełożonej generalnej, wysłana do Białegostoku, zorganizowała tam przedszkole, kursy kroju i szycia oraz gimnazjum. Z jej inicjatywy siostry podjęły pracę w 2 internatach, w domu noclegowym i stołówce dla bezrobotnej inteligencji. Otoczyły też opieką więźniów. Jeden z domów zgromadzenia przeznaczyły na ośrodek opiekuńczy dla bezdomnych dzieci, utrzymując je ze skromnych zasobów zakonnych. Zorganizowała też, formalnie jako kurs do pierwszej komunii świętej, tajną szkołę, gdzie dzieci uczyły się przedmiotów zakazanych przez okupantów. Od roku 1941 Bolesława znosiła cierpliwie paraliż, zamieniając swoje czynne apostolstwo na apostolstwo cierpienia i modlitwy. Przez całe życie była człowiekiem głębokiej modlitwy. Umiała modlić się w każdej sytuacji, jednocząc się z Bogiem.
dała przykład życia ofiarnego i pełnego ufności do Boga. Zmarła 29 stycznia 1946 roku w Białymstoku w opinii świętości. Jej ciało przeniesiono do klasztoru w Ratowie i złożono w krypcie pod kościołem świętego Antoniego. W roku 1991 święty Jan Paweł II dokonał jej beatyfikacji w Białymstoku. W ikonografii błogosławiona Bolesława Lament przedstawiana jest w habicie zakonnym, w dłoniach trzyma otwartą księgę. Módlmy się. Boże, Ty dla większej chwały Twojego imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława Maria, poświęcając się pracy w dziele jedności chrześcijan, dała nam wzór żywej wiary. Przez jej wstawiennictwo wejrzyj łaskawie na owczarnię Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.